Wycieczki, gry i zabawy. Tak dzieci z województwa śląskiego spędzały czas na półkoloniach w Olsztynie koło Częstochowy. Organizatorem akcji był Związek Młodzieży Wiejskiej. W skali kraju jest to około 7 tysięcy dzieci. Tutaj w województwie śląskim organizujemy dla 200 dzieci półkolonie. To jest bardzo fajna rzecz dla opiekunów, dla rodziców, którzy spokojnie mogą kończyć żniwa, którzy mogą doglądać swoich domostw, a dzieci pod dobrym okiem opiekunów mogą bardzo przyjemnie spędzać wolny czas. To jest bardzo cenna inicjatywa, dlatego że te tereny, na których znajdujemy się, czyli tak zwany północny subregion województwa śląskiego, jest właśnie mocno rolniczy jeszcze w dalszym ciągu. I jak wiemy, w tym okresie rodzice często zajęci są w gospodarstwach rolnych właśnie żniwami, natomiast szczególnie te małe dzieci no, zostawały troszkę tak bez opieki. Zapraszamy się. Nie dobijamy. Uśmiechy dzieci na twarzach są najlepszym podziękowaniem, najlepszą opinią, że jednak jest to fajna inicjatywa i ciekawa. Jest co robić, nie przed komputerem siedzieć. No. Będziecie za rok, jak będzie taka popularna? No na pewno. Na pewno. Ja też. Jak wam się podoba? Bardzo nam się fajnie. A półkolonie? Fajne. Fajnie. Bardzo. Czemu? No bo fajnie się bawimy z Nadią. Mamy tam śniadanie, obiad. Fajnie jest. Bawiliśmy się, chodziliśmy po skałkach i zatańczyliśmy. Na koniec półkolonii dzieci otrzymały wyprawki szkolne, a wszystko, co znalazło się w odblaskowych woreczkach, na pewno przyda się w trakcie roku szkolnego. Mam piórnik, mazaki, kredki, gliniaki, długopisy, ołówki i farby. Przyda się do szkoły? Przyda mi się. Będę. Cieszysz się? Bardzo się cieszę. ZMW działa dobrze tutaj na tych terenach. Bardzo dobrze. Związek Młodzieży Wiejskiej od lat organizuje kolonie i półkolonie dla dzieci z terenów wiejskich, a te cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Nic więc dziwnego, że dzieci już liczą czas do następnego lata.